Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obiecane drugie otwieranki. Przede mną ponownie dwa stosy książek. Z jednej strony książki, które są literaturą faktu, z drugiej strony książki, powieści, kryminały, coś tam nawet dla dzieci. I znowu będę sięgała sobie raz po jedną, raz po drugą kubkę. Tak, żeby było trochę przekładańca, żebyście się szybko nie znudzili tym, co tutaj Wam będę pokazywała. A co to są otwieranki? Ci, którzy mnie od dawna oglądają, to wiedzą, że jest to przegląd nowości książkowych, tych książek, które się właśnie pojawiły w księgarniach i tych, które niedługo już będą dostępne. Dzisiaj zaczniemy od dwóch książek, które kupiłam sobie na poznańskich targach książki. Te targi skończyły się w ubiegły weekend, i były przerażające. Przerażające dla mnie dlatego, że ja już absolutnie, całkowicie, totalnie odwykłam od takich tłumów. A mam wrażenie, że na tej edycji targów było więcej ludzi niż zwykle. Stały ogromne kolejki, trudno było się przecisnąć. No, moja wina, że akurat poszłam na targi w sobotę obejrzeć spotkanie autorskie z Sylwią Hutnik, która właśnie była na tych targach gdzieś tam w południe, w sobotę. I tak jak szybko przyszłam na te targi, tak szybko mnie stamtąd wywiało. Po drodze kupiłam tylko dwie książki, które planowałam właśnie nabyć na stoisku Agory. Co to za książki? To książka Oksany Zabuszko, ukraińskiej pisarki, która jest wznowieniem powieści, która się ukazała już wiele lat temu w Polsce. Została teraz wznowiona w takiej spójnej szacie graficznej z drugą książką, którą zaraz Wam pokażę. To badania terenowe nad ukraińskim seksem. Nie, nie jest to książka o erotyce. To książka, która jest diagnozą Ukrainy, która stała się samodzielnym państwem w latach 90. I autorka tutaj pokazuje na przykładzie swojej bohaterki, która nie mieszka w Ukrainie, jak zmienia się kraj, robi taką diagnozę społeczną, robi diagnozę i ustroju, i ludzi, i ich zachowań. No książka teraz bardzo, bardzo na czasie. Ja chciałam te książki mieć, dlatego też, że cały dochód ich sprzedaży jest przeznaczony na pomoc Ukrainie. Więc zależało mi na tym, żeby kupić je w wersji papierowej. I druga książka tej samej autorki to Planeta Piołun. Ona jest zdjęta z drugiej kubki, ponieważ nie jest to powieść. Jest to zbiór felietonów i esejów Oksany Zabuszko, która pisze o bardzo wielu rzeczach, ale kręci się tutaj bardzo mocno w tematyce literatury, kultury i sztuki. Jeszcze ich nie zaczęłam czytać, to tak jak mówię, kupiłam w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, kiedy to nagrywam. Nie zdążyłam jeszcze zajrzeć, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, co też ta autorka, która jest tak znana i na Ukrainie, i na świecie, ma nam do powiedzenia. Czerwone Jezioro. Zupełnie teraz inna literatura, ale dalej to samo wydawnictwo, akurat tak się złożyło. Wydawnictwo Agora jakiś czas temu ogłosiło konkurs na powieść sensacyjną. I ta powieść, napisana przez Julię Łapińską, zwyciężyła i została wydana drukiem. O czym jest to książka? I znowu jesteśmy w tematyce wschodniej. Akurat tak się złożyło. Ta książka opowiada o fotografie, który jeździł na różne wojny, na różne konflikty zbrojne. Robił tam zdjęcia. Ten fotograf teraz się stacza. Za pomocą alkoholu próbuje koić skołatane nerwy, zespół stresu pourazowego. I kiedy zostaje zaproszony do sfotografowania wystawnej imprezy, wystawnego wesela organizowanego dla córki Borysa Morozowa, czyli cynicznego rosyjskiego oligarchy, wkracza w sam środek akcji kryminalnej. Słyszałam o tej książce, że jest naprawdę niezła. No, ona musi być niezła, skoro pokonała 500 innych kandydatów. Zatem już teraz Wam ją polecam, bo myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych świeżym nazwiskiem, no, na krajowej półce kryminalnej. I Dobry Opiekun. Dobry Opiekun. Dalej jesteśmy trochę w
kryminałach, ale tym razem jest to książka oparta na faktach. Prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach. Taki jest podtytuł, a człowiek, którego tutaj widzimy na okładce, to aresztowany przez policję, najsłynniejszy z amerykańskich seryjnych morderców, któremu przypisuje się nawet 400 ofiar. Aresztowano go w 2003 roku. Charles Cullen był dyplomowanym pielęgniarzem. Miał 16-letni staż wówczas i został oskarżony o zabicie wielu pacjentów. Ale to nie jest tylko książka o tym zbrodniczym umyśle, o tym złym człowieku. To jest także książka o systemie, który pomagał tuszować jego zbrodnie. Także myślę, że będzie to coś bardzo dobrego, ponieważ nie pokazuje tylko zachwianego emocjonalnie człowieka, lecz także system, który jest równie mocno zachwiany. I kolejny kryminał, tym razem z kubki powieściowej. Kimi Cunningham Grant, Milczenie lasu. Ta książka zainteresowała mnie tym, że ma bardzo taki enigmatyczny, a jednocześnie bardzo taki chwytliwy opis. Córka i jej ojciec. Od 8 lat mieszkają na uboczu, mieszkają gdzieś samotnie w niewielkim domku na odludziu. Praktycznie nikt ich nie odwiedza, prawie nikt nie wie o tym, że oni tam zamieszkują. O ich obecności tam wie tylko natrętny sąsiad oraz przyjaciel tego Coopera, który jesienią każdego roku przywozi im zapasy. Ale jednego roku zapasy nie przybywają, ten przyjaciel nie przyjeżdża. A na domiar złego jego córka tego Coopera, ma już dość bycia gdzieś tam pod lasem, ma dość mieszkania tylko i wyłącznie z ojcem i chciałaby zmienić swoje życie. Prawdopodobnie tych ludzi ściga jakaś bardzo niefajna przeszłość, ale czy to są ofiary, czy też sprawcy, tego nie wiemy. Wydawnictwo Karta wydało książkę pod tytułem Stulecie kobiet, z podtytułem Usłyszeć siebie. I jest to książka, która składa się z kilkudziesięciu rozdziałów. W każdym z nich przedstawiona jest albo jakaś sylwetka kobiety, albo też zawodu, który jest albo zdominowany przez kobiety, albo wręcz odwrotnie. Kobiety rzadko go wykonują. I spojrzałam sobie tutaj na nazwiska. Mamy o policjantkach, mamy o wykładowczyniach, mamy o zakonnicach, no akurat tutaj jest zdominowany przez kobiety. Pamiętnikarki, robotnice, czytelniczki. Ale też są tutaj nazwiska znanych osób. Na przykład już dzisiaj wspomniana Sylwia Hutnik. Jest również z osób mi znanych Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Jest Barbara Labuda. Jest Małgorzata Tarasiewicz. Książka, do której zajrzałam tylko przelotnie, i zaczęłam coś sobie podczytywać. Zauważyłam, że są to albo takie biogramy, wspomnienia wymienionych pań, albo też fragmenty książek, które już zostały wydane, w których właśnie opisuje się poszczególne wymienione przeze mnie zawody. Myślę, że to będzie bardzo fajne, będzie to bardzo fajna pomoc na przykład w szkole, żeby porozmawiać o mniej znanych kobietach, ale ważnych dla nas wszystkich, których dzieło jest bardzo ważne, a być może pomijane, rzadko zauważane. I jeszcze jeden kryminał, teraz dla dzieci. Kocia Szajka, jedna z moich ulubionych szajek na świecie. Tym razem duchy w teatrze. W Teatrze Cieszyńskim dochodzi do dziwnego zdarzenia podczas premiery, na którą przybywa bardzo, bardzo wielu mieszkańców Cieszyna. Dochodzi do wypadku. Ktoś porusza scenę i na skutek tego jedna z aktorek spada z tej sceny. Władze teatru są przekonane, że to duchy. Natomiast koty, które już widziały niejedno przestępstwo i niejedno przestępstwo wyjaśniły, wiedzą, że ktoś musi za tym stać. Tak, Kocia Szajka, fajnie ilustrowana książka dla dzieci oraz dla ich rodziców. Książka pod tytułem Pierwsze kroki. Napisana przez Jeremiego De Silva. Jest to niezwykła opowieść łącząca naukę, historię, kulturę, dzięki której dowiadujemy się, co pozwoliło ludziom stać się dominującym gatunkiem na naszej planecie. Jest to książka, która
patrzy na człowieczeństwo z bardzo wielu perspektyw. Przeczytam wam kawałek opisu z okładki. Chodzimy z podniesionym dumnie czołem, podążamy śladami innych, celebrujemy pierwsze kroki naszych dzieci. Tylko dlaczego i jak dokładnie zaczęliśmy chodzić na dwóch nogach? I jaką cenę przyszło nam za to zapłacić? Dwunożność ma swoje złe strony. Poród jest trudniejszy i niebezpieczny, w biegu rozwijamy prędkość znacznie mniejszą niż inne zwierzęta i cierpimy na szereg dolegliwości od przepuklin po problemy z zatokami. To są książki, które ja bardzo lubię czytać, bo ja lubię poznawać ciało człowieka, ale także to, co sprawia, że ludźmi się staliśmy. Richard Flanagan, australijski powieściopisarz, nagrodzony Nagrodą Bookera, przychodzi do nas ze swoją najnowszą powieścią Żywe morze snów na jawie. I jest to powieść, której akcja rozgrywa się podczas tych tragicznych pożarów Australii, które niedawno miały miejsce. I jest to tak zwana intymna saga rodzinna i na wskroś uniwersalne pytania. Te pytania dotyczą granicy życia i śmierci. Dotyczą sensu istnienia, sensu umierania. Dotyczą realności naszych marzeń, a także nadziei, gdy jesteśmy świadkami końca świata. No więc nie dość, że mamy jeden koniec świata w formie pożaru, z którym trudno zwyciężyć. Ta rodzina przeżywa także swój własny koniec świata, ponieważ 86-letnia ich krewna babcia w ciężkim stanie trafia do szpitala. I teraz rodzina ma dylemat, czy pozwolić tej kobiecie powoli odchodzić, czy też szybciej zakończyć jej cierpienie. Książka prawdopodobnie poruszająca czułe struny w nas. Książka, która nie da o sobie zapomnieć, bo wielu z nas prędzej czy później może się znaleźć w podobnej sytuacji. Być może nie z pożarem tuż za rogiem, ale z jakąś jeszcze inną tragedią, których naprawdę w obecnych czasach nie sposób przewidzieć. I przenosimy się teraz do średniowiecza. Mam tutaj przed sobą biografię pisarza, który żył 700 lat temu, żył i tworzył, do tej pory jest czytany, do tej pory jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej czytanych autorów we Włoszech. O kim mowa? O Dantem. Włoski historyk Alessandro Barbero napisał biografię Dantego, bazując oczywiście na tym wszystkim, co jeszcze można znaleźć na temat tego pisarza. I przedstawia go nam tutaj jako zakochanego nastolatka, jako wojownika, który trzęsąc portkami wyrusza na bitwę, jako ambitnego polityka, jako człowieka, który chce się dostać do świata władzy, a wreszcie jako genialnego poetę, który na wiele stuleci ukształtował nasze wyobrażenie tego, co czeka nas po śmierci. Jego Boską Komedię czytamy do tej pory. Do tej pory nas to fascynuje. Fascynuje nas wyobraźnia tego autora. I Barbero stara się nam przybliżyć sylwetkę tego człowieka. Być może stawia więcej pytań niż udziela odpowiedzi, ale myślę, że warto zapoznać się z tą książką. Jeżeli lubicie biografie ciekawych postaci, postaci, o których tak naprawdę niewiele wiemy. Ja przynajmniej wiem, no, że był ktoś taki jak Dante, że ktoś taki jak Dante napisał Boską Komedię i że był Włochem. Niczego więcej nie wiem, więc jestem bardzo zaintrygowana i bardzo chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej. Smutek i rozkosz. To książka, która ukaże się dopiero za jakiś czas, ale ja już tutaj ją mam. Meg Mason. Jest to powieść. I to nie jest raczej powieść dla nastolatków, aczkolwiek okładka taka jest trochę sugerująca, iż będzie to coś prawdopodobnie lekkiego i przyjemnego. Jeżeli chodzi o lekkość, to myślę, że tak, ponieważ wyczytałam o tej książce, że napisana jest z dużą taką swadą, poczuciem humoru i lekkością, aczkolwiek sama tematyka raczej taka nie jest. Książka dotyczy pokolenia, które właśnie teraz wchodzi w dorosłość. Pokolenia, które urodziło się na przełomie wieków. Jest to książka o Marcie, która zawsze czuła, że coś z nią jest nie tak, że zawsze jakoś odstaje od innych ludzi. Ale ona związała się z chłopakiem, którego znała praktycznie od dzieciństwa i
Ten chłopak jest gotowy zrobić dla niej wszystko. Kiedy ona oświadcza, że nie będzie miała dzieci, że nie chce mieć dzieci, to on powiedział, że w porządku. Jestem z tobą, dlatego że ciebie kocham i jeżeli ty tak uważasz, że to jest dla ciebie najlepsze, to ja jestem z tobą. Ale po jakimś czasie Marta dostaje diagnozę. Ona już wie, co jej dolega. Ja tego jeszcze nie wiem, bo ja tej książki nie przeczytałam. Ale powiem wam, że ciekawi mnie, i chciałabym się dowiedzieć, co też dolega tej kobiecie. Czy jest to choroba psychiczna, dotycząca jej umysłu, czy też choroba, która niszczy jej ciało. Pamiętajcie sobie, podobno bardzo duży sukces odniosła ta książka, zatem warto sobie zapisać Smutek i rozkosz. Megan Molan, Akty desperacji. Ponownie książka z kręgu millennialsów. Co to jest za książka? O czym ona jest? Już wam mówię. Mamy tutaj bezimienną narratorkę, która odkrywa życie w Dublinie, zostaje wyrzucona ze studiów i pracuje sobie jako kelnerka, wieczorami uprawia przygodny seks i łazi po klubach. Jej życie się zmienia, kiedy poznaje faceta, który się wydaje taki bardziej ustatkowany. On jest od niej starszy i inteligentny, on ma dobrą pracę. Tej dziewczynie wydaje się absolutnie idealny. Jest krytykiem sztuki. Ta para jednak nie tworzy idealnego związku. To jest związek oparty na wykorzystywaniu i na przemocy. Jest to napisane, że jest to studium autodestrukcji i uzależnienia. Nie tylko od seksu, alkoholu, ale także od drugiej osoby. Tę książkę tutaj na okładce poleca Karl Ove Knausgård. Jeden z moich ukochanych pisarzy. Zatem dla mnie must read. Ta książka zapewne jest wam już znana. Jest to wznowienie, nie wiem już które, na pewno nie drugie, było ich więcej, Mężczyźni z różowym trójkątem. Jest to książka opisana na wspomnieniach mężczyzny, który w latach 1939-1943 przebywał w obozie koncentracyjnym i był oznaczony różowym trójkątem. Czyli to oznacza, że był homoseksualistą i właśnie dlatego trafił do obozu koncentracyjnego. To jest książka, która ma przywrócić pamięć tym osobom, o których zwykle się nie pamięta, których się pomija. My pamiętamy inne ofiary obozów koncentracyjnych, natomiast mniejszości zwykle są pomijane. Zatem wreszcie ta książka do mnie trafiła. Ja już bardzo długo ją miałam na swoim radarze, ale jakoś cały czas albo zapomniałam jej kupić, albo zapomniałam jej zamówić. Na szczęście teraz wydawnictwo Karta ją ponownie wznowiło i zaproponowało, że mi ją przyśle, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno przeczytam. I moja niezbyt ulubiona pisarka, Sally Rooney, Gdzie jesteś w pięknym świecie. Ja wiem, pewnie się zastanawiacie, po co ja ją biorę, skoro nie do końca mi odpowiada. Otóż chciałabym jej dać jeszcze jedną ostatnią szansę i przekonać się, czy pójdziemy dalej ze sobą w życie, czy też to już jest nasze ostatnie spotkanie. Jak do tej pory, pierwsza jej książka, Normalni ludzie, raczej mnie zniechęciła. Druga książka, Rozmowy z przyjaciółmi, była lepsza. O wiele bardziej mi się podobała, o wiele lepiej się odnajdywałam w tamtej tematyce. Tutaj natomiast mamy książkę, która opowiada o grupie przyjaciół. Grupie przyjaciół, która wiedzie takie w zasadzie normalne życie młodych ludzi. Alice jest pisarką, poznaje Feliksa, pracownika magazynu wysyłkowego i proponuje mu wspólną podróż do Rzymu. Jej przyjaciółka próbuje odnaleźć się po rozstaniu z partnerem i zaczyna flirtować z facetem, którego zna od dzieciństwa. O czym ta książka jest? Oni tutaj przede wszystkim ze sobą gadają o współczesnym świecie, martwią się o swoje przyjaźnie, o to, w jakim kierunku zmierza świat, rozmawiają o seksie, rozmawiają o tym, co nurtuje młodych ludzi na początku XXI wieku. Przełożył Jerzy Kozłowski, tak jak chyba wszystkie Sally Rooney. No zobaczymy, w którą stronę ta nasza znajomość z tą irlandzką pisarką pójdzie. Czy się rozstaniemy, czy też ze sobą zostaniemy.
Frida. Frida to książka nie o Fridzie Kahlo. To książka o nieznanej babce autorki. Dlaczego nieznanej? Ponieważ autorka Nina Grünfeld jest norweską reżyserką, która próbuje zrekonstruować losy swojej babki. Babki, której nigdy nie poznała, której nigdy nie widziała na oczy. Jedyne, co o niej wie, to, że była ona słowacką Żydówką, przed wojną była prostytutką, a w czasie wojny trafiła do dwóch obozów koncentracyjnych. I jeszcze przed wojną oddała swojego syna do adopcji, który dzięki paszportowi Nansenowskiemu dostał się do Norwegii. To książka o szukaniu korzeni, ale także książka o wojnie, o przeżyciach kobiet w czasie wojny. Ta książka prawdopodobnie nie ocenia tego, kim była ta babka, tylko skupia się na losach kobiet i tego, jak potoczyły się losy świata w XX wieku. I ostatnie, co tutaj mam, to jest książka pod tytułem Till. Podobno ta książka jest bardzo, bardzo popularna w Niemczech. Tak, ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy. Powstaje oczywiście film na Netflix. Prawa sprzedane do ponad 30 krajów. I co to jest? Till to jest opowieść oparta na przypowieści o Dylu Sowizdrzale. Do jednej zapadłej wioski, tak zapadłej i tak nieważnej, że tam nawet wojna 30-letnia jej nie zaszkodziła i nawet tam nie dotarła, przyjeżdża wóz ciągnięty przez osła, a na tym wozie Till. I ten wóz zmienia się w scenę, na której występuje Till. I jest to jedna z największych atrakcji, jaka mogła się przydarzyć w tej wiosce. Wszyscy przychodzą go oglądać, porzucają swoje obowiązki, krowy ryczą niewydojone, kury się ganiają po podwórkach, ludzie siedzą czy stoją i z rozdziabionymi gębami oglądają występy Dyla Sowizdrzała, czyli Tyla, który się tutaj nazywa Till. Ale on bardzo szybko ich skłóca. I co prawda wojna ich ominęła, ale oni robią sobie małą wojenkę. Ta książka zawiera kilka takich opowieści. W każdej z nich Till jest trochę z boku, jest trochę obserwatorem. Pokazuje innych ludzi, ich zachowania, to jak łatwo wytrącić ich z równowagi, jak łatwo zaburzyć ich dobre samopoczucie i dobre mniemanie o sobie. Także myślę, że będzie to coś innego, coś świeżego. Coś po tych wszystkich, wiecie, 30-latkach, o których tutaj miałam chyba 3 książki, będzie to coś, co pokaże nam człowieczeństwo z innej strony, w innym czasie, ale prawdopodobnie wnioski będą podobne, ponieważ człowiek zawsze jest taki sam. No więc to by było na tyle. Książek było bardzo dużo. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną do końca. Mam nadzieję też, że wybraliście sobie jakiś tytuł, który chcielibyście przeczytać. No co najmniej jeden. Tyle się nagadałam, że przynajmniej ten jeden powinniście sobie wybrać i napisać mi, co to takiego będzie, którą książkę kupujecie, którą książkę chcecie wypożyczyć, żeby się z nią zapoznać. Żegnam się z Wami. Bardzo ciepło. Pa, 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 pa.